A jak chcieli posiedzieć na ławie, to brali czterech albo więcej niewolników, sadzali ich na ziemi i na głowy kładli deskę. Siadali na niej i gnietli ich na miaskę. Albo wrzucali niewolników w jamy i ścinali im głowy, tak jak u nas koszą trawę. Takie to są tatarskie zabawy. A mówię to wszystko dlatego, abyście wiedzieli, że Orda jest niepokonana. Jak pojawiają się Tatarzy, to rozumny człowiek powinien uciekać.